Czy pamiętasz pierwsze spotkanie z robotem Elo? No pamiętam. Pierwsze spotkanie z Robertem to było spotkanie przed dojo. To był drugi rok prowadzenia przez niego sekcji w ogóle na laserowej. Było tak, że tak naprawdę z tego pierwszego roku stał jeden chłopak przed wejściem do sekcji, nazywał się Laskowski. I on był od samego początku. I wzbudzał takie wrażenie osoby bardzo zdyscyplinowanej. Ja wtedy przyszedłem ze swoim opiekunem, on mnie przeprowadził do tej sekcji i ponieważ ja miałem problemy z dyscypliną, potem opisywał go jako Laskowskiego jako wzór dyscypliny. I wtedy po raz pierwszy otworzyły się drzwi do sali, kiedy Laskowski tam stał i zobaczyłem człowieka z długimi włosami, szczupłego, ale dobrze zbudowanego, gdzie ta dyscyplina jakby przez niego przemawiała faktycznie dla mnie jako dla młodego człowieka, no to było... To był szok, że jest zupełnie inny świat niż taki świat podwórka, z którym wtedy miałem więcej do czynienia niż z karate. Oczywiście, że pamiętam. Było to już pewno z 15 lat temu. Przechodziłem z synem starszym, Łukaszem, za rączkę szliśmy po zajęciach judo. Tłum dzieciaków. Jakieś mamy stały chyba przy ladzie tam koło szatni. Gdzie nie zostałem wpuszczony na siłownię, bo nie byłem studentem. I przechodząc koło drzewa zobaczyliśmy nalepkę senseja Eł. No i stał sobie taki mały człowieczek, no mały wtedy, duży pewnie dla mnie, w kitce i właśnie zapisywał po kolei, tłumaczył na czym polegają zajęcia karate. I tak się zaczęło. No i zaraz był okrzyk dojo, trening, ustawiamy się, no i poleciało. Tak jakby to było wczoraj, było to lat 16-17. Spotkaliśmy się po raz pierwszy, jak miałem 9 lat. Spytał mnie, czy już to kiedyś robiłem. Powiedziałem, że może coś, ale raczej nie, byłem taki raczej zawstydzony. I spotkanie było bardzo, bardzo przyjemne. Odbywało się notabene właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy obecnie. Spytał, kiedy chcę zrobić to po raz pierwszy i powiedziałem, że od razu. Kazał mi zabrać jakieś luźne ciuchy ze sobą i przyjść we wtorek. Potem robiłem to z nim przez 15 lat. Robert po prostu wtedy był jako klient. Kiedy moja mama zaprowadziła mnie na zajęcia z tańców, ponieważ bardzo chciałam tańczyć w lazurkach, niestety pani powiedziała, że jestem po pierwsze za mała, po drugie za gruba i nie przyjmie mnie do zespołu. Obok siedział sensei Robert i zaproponował, że może zacznę ćwiczyć karate. I tak zaczęła się moja przygoda. Dużo takich momentów na pewno było, które można by wspominać, pośmiać się. Ja może przytoczę pierwszy trening. To, co mi się najbardziej utrwaliło, jest troszkę humorystyczne. Wybierałem się na pierwszy trening, to była samoobrona, nie karate jeszcze. No, duży chłopczyk. Mówię, pokażę im, jak wygląda karate. Znajomi zostali w domu, ja torba, sprzęt, idę na trening. No i po pierwszym treningu, jak wróciłem do domu, usiadłem i nie wiedziałem, czy będę wymiotował, czy dostanę obstrukcji. No, byłem tak zmęczony, no facet nikczemnego wzrostu, ale tak mnie wymęczył. No, od tego się zaczęło. Myślę, że to jest takie dosyć śmieszne i obrazujące nastawienie wtedy, jak były treningi. Co, nie wiem, czy jest taki moment, który pamiętam najbardziej, jakiś taki jeden moment, który się wyróżniał w mojej głowie, w moim życiu, z mojej młodości spędzonej razem z Robertem Usiakiem w Lubiowi, ale myślę, że kwintesencja tego to właśnie... To ciągłe robienie tego samego, tak jak w kata, tak jak w kichonie, powtarzanie tych samych technik. To był taki rytm naszego życia, to była nasza Sparta i Stowarzyszenie Umarłych Poetów zarazem. No, spotykaliśmy się kilka razy w tygodniu, stawaliśmy w rzędzie, kłanialiśmy się wchodząc na salę, odbębnialiśmy ten sam rytuał, trenowaliśmy te same techniki i to był jakiś rytm życia, który sprawił, że staliśmy się mężczyznami bądź kobietami.
ale przede wszystkim takimi ludźmi, jakimi dzisiaj jesteśmy. Czuję, że full sport karate w pewnym sensie mnie wychował. Pierwsze zawody w Siemiatyczach. No, nie pojechałam. No, nie poszło mi tam za bardzo. Przegrałam z Olą z naszego klubu, co dla mnie było, no... raczej dotkliwą porażką. Sensei usiłował mnie uspokoić, ale niestety mu to nie wyszło. Kto był, ten wie. Więcej nie będę mówiła. Tak mi po prostu to się spodobało i w ogóle rozmowa z nim szła w tym kierunku, że nie mogło być inaczej, jak to, że ja zacząłem uczęszczać na jego lekcje, do jego klubu. Na obozy, których było kilkadziesiąt. I pierwszym obozem od momentu zawarcia znajomości był obóz Miętny. Pamiętny obóz Miętny, zimowy. Pamiętam, jak śniegu nie było wtedy za dużo. Była bardzo fajna aura, świetne warunki. No i co mnie uderzyło, to od pierwszego momentu treningi, które były naprawdę takie, które wzmacniały moją duszę, moje ciało i dawały mi takiego kopa energetycznego, że chciało mi się naprawdę ćwiczyć więcej i więcej i więcej. Notabene łączy nas też pasja do dobrego jedzenia, mnie i Roberta. Także jesteśmy z tego samego znaku, też z podwagi, a wagi lubią przyjemności życia. I stąd między innymi wiele pięknych chwil spędziliśmy, na przykład w Łebie. Parokrotnie Robert mnie zapraszał na takie spotkania przy obiedzie, gdzie rozmawialiśmy o treningu, o życiu, o naszych rodzinach, o naszej przyszłości, o przeszłości. Ja myślę, że tam było bardzo dużo momentów takich pozytywnych, dużo łez, dużo wysiłku. Jedną z takich sytuacji była sytuacja, kiedy ja już trenowałem chyba 2-3 lata i całkiem nieźle mi szło. I że tam jakieś pocimiechujki sobie robiliśmy na treningu. I sensei Robert w pewnym momencie przerwał trening. To były trochę inne czasy, inne metody wychowawcze. I kazał mi stanąć w odpowiedniej pozycji. Wykonał test twardości, czyli kazał mi się tam wykonać, odpowiednio się spiąć. I dostałem strzała w splot słoneczny, taki, że zbierałem się chyba wtedy z 15-20 minut przy całej sekcji, co było dość upokarzające, ale pamiętam jak dzisiaj, że dało mi bardzo dużo motywacji do treningów na długo, bo wtedy jak na tym samym treningu, jak już była końcówka i siedzieliśmy w sejze, jedyną myślą w mojej głowie było to, że będę trenował tylko po to, żeby pewnego dnia udowodnić, że jestem lepszy i pokonać senseja w walce. Szczerze? Wiamuszki, mamuś, cioć? Siostrzyczek przed każdym zebraniem, treningiem, obozem, mające 1000 pytań, nieważne jakich, byleby tylko zamienić słowo i niemożliwość dostania się do sensei. Dla mnie to nie było takie śmieszne, jeden z pierwszych treningów, gdzie byliśmy zieloni jak trawka na wiosnę albo szczypiorek i sensei pokazywał low kicki, bo niestety pokazywał też wewnętrzne, żeby udokumentować chyba to, co można zrobić z takim dużym panem jak ja, wziął mnie na pokazywanie. No niestety po trzech low kassach wewnętrznych podziękowałem, poszedłem do domu. Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, którą pamiętam, która była dla wszystkich bardzo śmieszna, nie do końca dla mnie. Otóż na jeden z obozów, już nie pamiętam gdzie, choć miejsce i obrazek stamtąd pamiętam bardzo dobrze, ale nie pamiętam jak się nazywała mieścina. Pojechałem motocyklem, który również kupowałem przy konsultacjach z senseiem. Była to moja Honda CB400F, która się stała na czas obozu motocyklem enduro, a był pięknym, oldschoolowym nakedem, ponieważ sensei stwierdził, że będziemy się na nim ścigać na pobliskim stadionie. Tak też uczyniliśmy, oczywiście nie podważyłem propozycji mojego ówczesnego autorytetu i poświęciłem swoją Hondę do tego, żebyśmy się na niej ścigali, jeździli w kółko i tegoż to roku na wszystkie 20 wywrotek, które spotkała ta Honda będąc w moich rękach, 18 wydarzyło się właśnie na tym obozie. Obóz w Bęsi, mała Asia, znaczy obecnie to już nie mała, sensei Asia. Miała wtedy chyba 6 lat, ja 11 albo 12.
I moją ulubioną zabawą było wyrzucenie jej ulubionej maskotki, tudzież klucza do drzwi przez okno. Raz mi się obejrzało i miałam zrobić 100 pompek, ale zrobiłam chyba 30. Śmiesznie nie było, było poważnie i była to poważna zabawa zawsze i tak samo obozy. Obozy były wypełnione od rana do wieczora. Także imponowało mi to, że właśnie młodzież tak pięknie była pozytywnie nastawiona do treningów, do w ogóle do senseja. I jest to naprawdę dar, który tylko może być z góry ściągnięty na człowieka. I to niewielu ludzi może mieć. No, te najśmieszniejsze sytuacje chyba były na samym początku, jak jeździliśmy na obozy ze starą ekipą, z Jackiem Jarząbkiem, z Robertem Popłaskim. Był z nami taki czoło, pamiętam, no, na jednym z obozów. To były obozy, które tak naprawdę były obozami przetrwania dla młodych ludzi, bo poziom opieki nad nami jeszcze nie był jak w tej chwili. Mieliśmy troszeczkę więcej luzu, mogliśmy więcej rzeczy zobaczyć, na przykład różnego rodzaju nocne historie typu wybicie gaśnicy pianowej przez senseja Jarząbka na korytarzu i próba ucieczki wszystkich uczniów z tego baraku, w którym spaliśmy. No, tutaj muszę też powiedzieć, że bardzo dziękuję senseiowi Jarząbkowi, bo wiele nas uczył, na przykład uczył na technik gaszenia światła. Pewnego pięknego razu wszyscy leżeliśmy tam, ja akurat siedziałem, oni leżeli na łóżku, byłem u nich w pokoju instruktorów. No, sensei Jarząbek stwierdził, że mamy oglądać jakiś tam film, chciał zgasić światło i zdjął klapek, rzucił klapkiem w kontakt, ale nie trafił, więc zdjął drugi i rzucił w lampę, rozbijając żarówkę. To są takie bardzo prozaiczne, proste sposoby działania, które staram się wdrażać w swoje życie do dzisiaj. To znaczy treningom, karate zawdzięczam to, że tak jest moje zdanie, moja żona niekoniecznie się z tym zgadza, ale że się wyluzowałem, uspokoiłem, nabrałem pewności siebie. Natomiast jeśli chodzi o senseja Eu, to mogę tylko skwitować jednym zdaniem, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Za każdym razem, jak siadaliśmy w kółko i zaczynało się kumite na przykład, to wszystkim nam nagle zaczynało się ze strachu się siku, ale siadaliśmy i wiedzieliśmy, że musimy po prostu stoczyć jakąś walkę, quasi-walkę oczywiście, taką bardzo kontrolowaną i bezpieczną na nasze młodzieńcze warunki, ale dla nas to było ogromne wyzwanie i to sprawdzanie się między sobą gdzieś tam kształtowało nasze charaktery i myślę, że to są momenty, które pamiętam najbardziej, nawet jeśli nie identyfikuję się z nimi bardzo precyzyjnie w czasie, to znaczy nie wiem, że ten moment był właśnie wtedy, bądź właśnie wtedy, tylko mówię, że tych momentów było bardzo wiele. To były właśnie te momenty, kiedy były sprawdziane, kiedy były egzaminy na pasy, kiedy były sparingi, kiedy były obozy i kiedy po całym ciężkim dniu treningów siadaliśmy wszyscy razem i rozmawialiśmy sobie i takim moderatorem tych rozmów wtedy był właśnie Robert, który pomagał nam i uczył nas, że można rozmawiać o czymś więcej niż samochodach, gumach turbo i wygłupach na korytarzach szkolnych. I uczył nas młodych chłopaków, że można gadać o fajnych rzeczach. Inspirował nas do fajnych i ciekawych rozmów i gdzieś tam też nie tylko kierował naszymi ciałami i rozwojem naszych mięśni, ale też psychiki i osobowości. Ja czuję, że ten człowiek ukształtował mnie nie tylko w ten sposób, że do dziś potrafię szpagat i podnoszę dość wysoko nogę, ale też w taki sposób, że dzisiaj jestem w moim odczuciu bardziej wartościowym człowiekiem i w sposób ciekawy przeżyłem swoją własną młodość, również dzięki niemu. W zasadzie to chyba życie zawdzięczam karate, bo karate mnie ukształtowało w jakiś sposób i to, jaka jestem, zawdzięczam po części karate, po części Robertowi. To, że pewnie nie siedzę pod budką z piwem i nie palę papierosów i generalnie jestem, jaka jestem, to jest między innymi właśnie karate, które jest więcej niż połowę mojego życia. I zawdzięczam mu przede wszystkim to, że od niego bije taki wielki spokój, siła i ta taka ostoja, i, no i taka twardość, miękkość w tym wszystkim,
No i zawsze jest gotowy do tego, żeby innym pomagać. To jest najpiękniejsze. Zbudował mnie jako człowieka. Po pierwsze, nauczyło mnie liczenia tylko i wyłącznie na moje możliwości, a po drugie, nie poddawania się w żadnych okolicznościach. I karate, i senseiowi zawdzięczam wiele bardzo fajnych znajomości. I przede wszystkim to, że mam mojego synka, Przemusia. Senseiowi zawdzięczam, że mam synka, to jest... Że mi to ogólnie, sytuacji było bardzo dużo, ale całe wsparcie, które było przy okazji zawodów, przy okazji treningów, naprawdę pomoc w takim uwierzeniu w siebie, że potrafię coś zrobić. O.